skóry futerkowe nasiliły swe ataki na ogniomrówki. Te pochowały się do podziemnych kanałów i nie dały dalej grano. Wezwały na pomoc mopsiki. Te idąc z pomocą ogniomrówką dały kontratak kurom futerkowym. Kury, widząc swą słabość, ogłosiły rozejm. Miejmy nadzieję, że tak już zostanie. Kłakiem się dobrze myje, nie? Tutaj mam, zobacz. O, no widzisz? O, patrz, widzisz, szorujesz nic, a kłakiem to normalnie tam wychodzi z każdej dziurki. Nie? Może, Agutko, zrobimy tu takie miejsce, nie? Na co? No ty byś to porobił lepiej. To jest kłak, Agutko, kłak. Nie, no ja jestem czysto teoretyk. Kłak? My nie umiemy i tak z kłakami robić. No ale już ci wytłumaczyłem, czy to umiesz. Nie umiem. Umiesz. Jak? No spróbuj, no. Ja mu spałem, no. Ja mu spałem, no. Ja mu spałem, no. Ja mu spałem, no. A oto kiedyś, jak my jeszcze z dziadkiem gospodarzyli i z pradziadkiem, no to my to się głównie tak nastawili na kaczki. Kaczki to są dobra rzecz, tyle roboty dużo. My ich naprawdę dużo mieli, tych kaczek. No to jak my później wieczorem zawsze poszli doić, no to długo nam to schodziło, no bo ich dużo było. No a później to my brali to mleko tych kaczek, no to różne rzeczy z niego robili. Śmietanę zawsze zbierali, to się nas sprzedawało i tak się ludziom nadawało.
masło, to jak my robili, później w te kostki już owijali, to takie stogi my układali z tego masła, to taki stóg, no to było kilka przyczep tych kostek tego masła, no i serwatka później jeszcze ta była, te mleko takie jeszcze my robili, siadłe, maślanka była, się sprzedawało to wszystko, no. Była kasa. Ja roz... chciałem wziąć i zobaczyć, jak te stogi tak od góry tak wyglądają, jak na przykład tak ze satelitów, tak gdzieś coś podglądają, to od góry wszystko widzą. A ja byłem ciekawy, jak to wygląda, te stogi z tym masłem też od góry. No ale jak to zrobić, jak tu wejść wyżej tego stoga? No to ja żem wziął, do lasu se poszedł. Majoków tam nawycinąłem, tu umieci, żebym gwoździe kupił. Młotek to, żebym tam pokombinował, takie strygówki. No i takim toporkiem wystrygałem te żerdzie, ale dużo ich było. Że chyba z 8 drabin zrobił. No ale to, jak żebym to zbijał, to żebym paluchy poutrącał, że dzisiaj już takie nie są. No to dawno temu było, ale to jednak. No i ja żem wziął te drabiny, pozbijał, ale długie drabiny były. Żem tak oparł jedną od stóp, to krótszo było. Ściągłem, związałem dwie, no to tak ledwie ponad stożek, no to jak ja tam weszłem, no to co ja tam miał mówić. O, żem te drabiny, i wszystkie, które żem pozbijał, do kupy, wziął tą drabinę, oparł tu stóp, no to tak ona mi się przekolibiwała, ta drabina, tak. No to później, żem wziął, znowu do lasu porę majoków, żem przyniósł, pozbijał i takiego słupa, żem tam wbił, wkopał w ziemię koło tego stoga jednego. No i drabina od tego słupa, żem wziął. No i idę po tej drabinie, idę. Drabina się skończyła, stogi widzę, a te widzę, kaczki widzę, jak latają, ale to było jeszcze za nisko, to nie było to. No to ja, żem wziął, na ostatnim szczebelku se stanął, tą drabinę, żem tu piłką obcił, dolną część, żem założył wtedy do góry, przywiązałem i znów idę. No jak ja tak se idę i idę, okazało się, że drabina się skończyła. No ale ja chciałem jeszcze wyżej. To wtedy tą część znowu tu obciąłem przy ostatnim szczebelku, założyłem do góry. Jakżem tam w los. Ja tak patrzę i nic nie widać. No bo pode mną mleko było. I teraz się zastanawiam, czy to jest mleko od tych kaczek, czy to są chmury.
Właściwie nie wiem, do czego służy. A ten to do margaryny biorę. Bo trochę czubek się strzeli. Margaryna, bo ona ma zjem.